Karla? Nie no, pewnie, że pamiętam. Buty wiążę. Już wychodzę. Już wychodzę, cześć. Cześć, witam Was już w 82. podcaście o medycynie sądowej. Zapraszam. Miło z ich strony. Też byś mogła sobie w końcu kogoś znaleźć, a nie, że wiesz, nie musimy odwoływać spotkania. Ej, weź ją zostaw, to jej sprawa. A tak w ogóle za dużo gadania, a za mało picia. Ale tego, że tańczyłam w makwierenie w kapuszek, to nie pamiętałam. Duszka dla mnie. Nie masz dowodów. No teraz już nie. Dobra, chodź stara na matę, bo się spóźnimy. A algorytmy są, to się nie obliczą. Nie strasz, nie strasz. Wzięła się na mnie. Tak jak na wszystkich. Dziękujesz mi później. Co? Jejku, przepraszam. Patrz, jak leziesz. Zniszczyłaś moją idealną kanapkę z idealnie dobranym serem, idealnie dobranym pomidorem. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Co, tak, co robisz o 17? W sumie to nic. To co, przy winegrę? Ale co przy winegrę? W ramach rekompensaty za straty moralne i materialne zapraszam cię na obiad. Już. Rekompensaty za straty moralne? No wiem, wiem. I tak chcesz iść? No czemu nie?
ja, podaj róż. Jest w szufladzie, poprawiać. Zepsujesz moje dzieło. Jezu, gówno masz w tej szafie. No nie wiem, może ta? Zawsze musisz spóźnić się 15 minut, żeby nie pomyślał, że jesteś desperatką. W tym akurat mam doświadczenie. Tak, masz, ale to ma być 15 minut i ani sekundy dłużej, bo pomyślisz, że ci nie zależy. A jak już pójdziecie coś zjeść, to zażartuj. Jak będziesz nudna, to mu się nie spodobasz. No i najważniejsze, nie gadaj o twoich głupich trupach, bo ci urwę łeb. Nie wiem, weź sobie mieć coś normalnego. Czyli tak, spóźniam się 15 minut, żartuję i nie mówię o trupach. Coś jeszcze? Jak na pierwszy raz wystarczy. Jesteś gotowa. Cześć. Mam nadzieję, że masz dobrą wymówkę, bo spóźniłaś się 15 minut i 23 sekundy. Będziesz nudna, to mi się nie spodoba. Bądź 7, nie 8, napadli mnie. Czekaj, powoli. Kto cię napadł? Tak się tylko mówi. Aha. Wszystko w porządku? To tak, patrzyłam na tablicę dań. Ale tu nie ma tablicy dań. No więc widzisz. Wezmę sałatkę, a ty? Mam uczulenie na gluten, mleko sojowe, kazeinę, kofeinę, więc zostają mi tylko bryty. Aha, okej. Okay. To może powiedz, czym się interesujesz? Zdecydowanie medycyna sądowa. Kryminalistyka to jest to. A ty? No wiesz, amfetamina, kokaina, marihuana, LSD, ale najbardziej lubię heroinę. Okej, okay, nie spodziewałem się tego po tobie, ale co kto lubi. Halo? No w restauracji. Nie, z koleżanką. Nie, nie, ze szkoły. Teraz? Serio? Dobra, zaraz będę. No ja ciebie też. Cześć. Sorry, muszę już lecieć. To, może cię wprowadzę. Okej, okay. Jak chcesz. Chyba nikogo nie ma. Możemy w sumie obejrzeć film. Okej. Okay. Ty chyba lubisz zielony, co? To jest seledynowy. Przepraszam. Co powiesz na film o medycynie sądowej? Okej, może być. Chcesz się oprzeć? W jaki sposób? A, dzięki. Magda? Wow, cześć! Dobrze, że jesteś! Co tam? Hej, jestem Magda! Ola? Hej! Dobra, wiecie co? Nie, ja... Możesz pójdę. Na pewno chcesz zostać? Poznałabym chętnie koleżankę Kacpra. Nie, wiecie co? Nie chcę przeszkadzać. Poza tym mam za chwilę korki z matmy. Okej. Okay. Także muszę lecieć. Cześć. Siema! Pa! Przepraszam, Janek, nie ciśnienie, bo zaraz góry wysadzi. Co ty właściwie robisz?
Kurde, niezłe. Miałaś rację. Jak zawsze. Abstrahując, on ma wydawał się miło. Pukciliście się? Nie, a co? To czemu traktujesz tak swoją dziewczynę? To nie jest moja dziewczyna, tylko jakaś wariatka. A, okej. Okay. To co właściwie między wami zaszło? Nie, w ogóle nie masz się czym przejmować, słuchaj. Jakby poszłam do niego tylko raz, nawet nie wiedziałam, że z kimś jest. Przepraszam, do niczego nie doszło. Nie, Kasper jest dla mnie jak brat. Co? Przeżnijmy się od dziecka. Zrozumiałaś. Ale przecież... Bo... Ale... Słuchaj, on ma cię za wariatkę, więc zgaduję, że nie powiedziałaś. Może ci się podoba. Tak, miałam mu powiedzieć. Jestem trzeźwa, jestem Ola. Podobasz mi się, chciałabym cię poznać. Wspominałam już, że mi się podobasz? Słuchaj, z nim tak trzeba, on nie kuma aluzji. Zaraz mi powiesz, że ma autyzm. Nie, ma Aspergera. Jany, przepraszam, słuchaj, nie o to mi chodziło, ja... Ja wiem, rozumiem, spoko. Słuchaj, przyjdź w sobotę na imprezę. Wiesz, tam gdzie ostatnio tańczyłaś makarenę do koczuszek. Mhm. Tylko nie przychodź w piżamie, bo może ci być zimno, co nie? Czekaj, też tam byłaś? Ej, byczku, chcesz trochę? Co? No drinka. Nie mam odmawiania. Proszę bardzo. Dzięki. Nie mam problemu. Janek, udało się. Mamy to. Deszczownica śmiga jak ta lala.